Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu pod ostatnim nagraniem dostałem sporo komentarzy i pomyślałem, że wybiorę jeden komentarz i na niego odpowiem. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. W tematyce rozwoju duchowego jest pewien nierentowny temat, pomijany przez wszystkich, a myślę, że w swej istocie bardzo wartościowy. Jak się odnaleźć po przebudzeniu? Nauczyciele radzą, jak osiągnąć ten stan, jednak brak wskazówek, ostrzeżeń czy porad, jak się w tym doświadczeniu odnaleźć. Mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy temat. W zasadzie to mi się nawet nie wydaje, tylko wiem, że to jest bardzo ciekawy temat. Samo przebudzenie to jest jedno, bo mamy doświadczenie niedualności, mamy doświadczenie stanu pustki, dostrzeżenie iluzoryczności umysłu. I kolejnym aspektem jest nasze życie codzienne. Co my zrobimy z tym życiem codziennym? Na pewnym polu, jak dostrzeżemy ten stan niedualności, to wszyscy doskonale widzimy, że życie jest pewną iluzją, bo nie mamy tak bezpośrednio kontroli i bezpośrednio woli dotyczącej życia. Wszystko się po prostu wydarza, a my jesteśmy takim obserwatorem świadkiem w centrum tego wszystkiego. Dlatego myślę, że bardzo mało jest wskazówek dotyczących tego, bo to, co się dalej dzieje, to jest Twoje normalne, codzienne życie. Ja polecam przestudiować trochę rozwój osobisty, ogarnąć kwestie życia codziennego, jakieś rutyny, zdrowia, finansów, relacji, takich codziennych, normalnych spraw. Jest nawet taki cytat w Zen, tak? Przed oświeceniem noś wodę i rąb drewno, i po oświeceniu również noś wodę i rąb drewno. No to jest takie. Mówić przykazanie ściągające wszystkich na ziemię, bo na pewnym polu chcemy tego przebudzenia, bo chcemy uzyskać jakąś korzyść. Chcemy być wolni od iluzji, chcemy być wolni od życia codziennego, chcemy być wolni od bólu, od cierpienia. Ale doświadczamy tego stanu jedności, doświadczamy tej Unii, uświadamiamy sobie, że w zasadzie nie jesteśmy tym wszystkim, a jednocześnie tym wszystkim jesteśmy to jest niedualność, no i wracamy po prostu do życia codziennego. Jeżeli chodzi o kwestię odnajdywania się, jest też taka sprawa, że często w tym doświadczeniu niedualności człowiek staje się bardzo wrażliwy, tak? Stajesz się bardzo uważny, bardzo wrażliwy, bardzo świadomy siebie. Trudno jest znaleźć y, pole takiego wspólnego porozumienia z dawnymi przyjaciółmi, z dawnymi znajomymi, z rodziną. Często ludzie stają się po prostu nagle samotni i tacy nieokreśleni. Znika taka też tendencja naszego ego, tak, do ciągłego jakby takiego wymuszania, żeby coś się wydarzyło. I często traci się też tą zdolność do asertywności, do, do w ogóle stawiania tak jakby na swoim albo stawiania granic, bo doświadczasz tego, że tych granic nie ma. Ja sam osobiście mam taką hipotezę, że jest bardzo duża bliskość pomiędzy... Wysoką wrażliwością, a stanami duchowymi, a osobami wysoce wrażliwymi, też zaburzeniami borderline albo bipolar disorder, tak? Z tego względu, że są ludzie na tym świecie, którzy doświadczają stanów egzystencjalnych, jakichś takich refleksji, przemyśleń, uczuć, odczuć, dostrzegają, że życie przemija, że jest ta pustość w nich samych i w zasadzie to. Duża ilość osób ma to od dziecka, i od dziecka to postrzega, tylko o tym się na co dzień nie rozmawia, bo my nie potrafimy o tym rozmawiać. My uciekamy zaraz w wierzenia, zaraz uciekamy w przekonania, zaraz chcemy się przekrzykiwać. Tak, na dobrą sprawę zaraz wpadamy smutek, albo nihilizm, i to wprowadza nas w depresję, tak? Wiecie, ja myślę, że. Na tej płaszczyźnie przebudzenia duchowego, my jesteśmy na takim poziomie, w którym wszyscy, nie wiem, jako mówię tutaj wszyscy, jako wszyscy ludzie, ale też wszyscy ludzie przebudzeni i wszyscy nauczyciele duchowi powinni tak na serio zastanowić się: dobra, co dalej? Bo ja wiem, że jest pewien proces, który się przechodzi do przebudzenia, ale jest też ten proces, który się przechodzi po przebudzeniu. Ken Wilber to fajnie określa jako taki. Moment, kiedy dojrzewamy, tak? Kiedy dojrzewamy i włączamy to, co było wcześniej. Tak, jakby transcend and in include, czyli przekraczamy i włączamy. Jest wiele fajnych takich duchowych modeli, mm, ale wiecie, modele modelami. Ważne jest, żeby one odzwierciedlały nasze codzienne życie. Ja też nieraz zderzam się z różnymi teoriami, jak ludzie mówią, a zmienia się, teraz będzie coś nowego, teraz życie będzie się przeobrażać. No okej, okay, ja widzę, że ewolucja ludzka i tak przechodzi postęp, i tak wszystko się zmienia, ale to jest nie tak szybko, jak nam się wydaje. Tak naprawdę, to idzie tak małymi krokami, tak małymi stopniami, że nie powinniśmy tego tak aż jakby natarczywie, emocjonalnie egzaltować bez świadomości życia codziennego. Ja wiem, bo to też jest tak, taki etap, i ja też przez niego przechodziłem, kiedy jest takie hip hip hura, nagle się przebudziłem, życie jest cudowne, będę żył chwilą, będę to głosił innym ludziom, będzie zajebiście, nie trzeba się przywiązywać, jego to iluzja. Super, a potem dorastasz, dojrzewasz, musisz zarabiać pieniądze, idziesz do pracy, tam musisz włożyć jakiś wysiłek, masz uwarunkowania, musisz płacić rachunki. Nie wiem, jeżeli chcesz żyć w społeczeństwie i w komforcie, bo jak ktoś chce żyć w lesie, to e, okej, okay, ja nie odrzucam. Są też inne sposoby, żeby żyć w życiu, to nie jest jedyny, o którym ja mówię. E, wróć. E, to nie jest jedyny sposób, w jaki można żyć, tak, ten, o który ja mówię. E, ale jest ten taki najpowszedniejszy, tak. Jest też zderzenie się z innymi religiami, bo przecież w naszej kulturze polskiej dominuje mimo wszystko chrześcijaństwo no nie jesteśmy jeszcze na tyle rozwinięci, żeby jakby powiedzieć, że to już jest koniec, nie? Na takim poziomie życia codziennego. To jest gdzieś tam w koniec, jak już dostrzegasz, że umysł jest iluzją, że naturą świadomości jest pustka. No w zasadzie tutaj też musielibyśmy się zastanowić nad tym, czym to przebudzenie jest, bo widzę, że ludzie też mają różne wyobrażenia dotyczące przebudzenia. Ja... Opowiadam, Jak opowiadam o przebudzeniu, to mam na myśli stan niedualności, albo satori, jak w buddyzmie Zen, albo oświecenie, jak ze zwykłego buddyzmu, ewentualnie samorealizacja, która jest w Kundalini Jodze. W zasadzie, jak przystudujecie głęboko, wszystkie ścieżki duchowe mówią o tym samym. Naprawdę, naprawdę, wszystkie ścieżki duchowe mówią o tym samym, i wszystkie popadają w taką pułapkę, że wydaje im się, że są jedynymi na tym świecie. Ja bym zaczął od tego po przebudzeniu, żebym sobie spędził trochę czasu samemu ze sobą w refleksji. Założyłbym sobie dziennik, tam codziennie robiłbym wpisy, zastanawiając się nad tym, co ja chcę zrobić z tym życiem. Zrobiłbym sobie taką sesję samopomocy, samo coachingu, czyli zrobiłbym sobie sesję coachingową sam ze sobą. Możesz wykorzystać do tego materiału z internetu. Ja również zrobiłem kurs samopomocy. To jest taki kurs coachingowy z samym sobą. Serdecznie polecam. Możesz wyznaczyć sobie cele, możesz sobie stworzyć wizję na przyszłość, yy, możesz sobie to wszystko zaplanować i poukładać tak, jak chcesz żyć. Do tego nauczyć się kompetencji i umiejętności, które potrzebujesz i żyć normalnie w życiu codziennym, praktycznym, tak jak każdy człowiek żyje. No chyba, że stwierdzisz, że też chcesz być nauczycielem i yy, będziesz chciał pisać książki i też, nie wiem, uczyć innych ludzi. To też niektórzy ludzie mają takie powołanie i i chcą to robić, także spoko, nie? Ostatnio też wszedłem na grupę na Facebooku Non-Duality i tam też jest sporo fajnych materiałów, także polecam. U mnie na grupie na Facebooku wszyscy jesteśmy świadomością, też jest sporo materiałów w YouTube, sporo materiałów wszędzie, jest sporo materiałów naprawdę tutaj. Informacja czy wiedza nas nie ogranicza, tylko to, jak chcemy ją po prostu wykorzystać. Tam jeszcze od, powracając do celów i wizji. Możesz żyć sobie spontanicznie tu i teraz, ale ja zauważyłem, że często to się kończy po prostu totalnym chaosem w życiu. I mimo, że ludzie mówią, a super, że jesteś spontanicznie, jest super, nie? Ale to potem i tak okazuje się, że nie do końca jest tak super, że my, jako ludzie, potrzebujemy mieć trochę porządku potrzebujemy mieć. Porządek w mieszkaniu, jakąś strukturę dnia, jakiś plan tygodnia, jakiś cel, nawet taki najprostszy, najprostszy, już nie mówię tutaj o Bogu, w jakich ambicjach, tylko i wyłącznie dla Twojego psychologicznego poczucia kierunku. Także tutaj polecam się zastanowić nad swoimi własnymi potrzebami i nie unikać tych potrzeb. Najlepiej przestudiować piramidę potrzeb Maslowa albo jakiś inny model rozwojowy, na przykład Spiral Dynamics. Albo Kundalini Yoga, tam jest wiele różnych wskazówek, mapy poziomów świadomości. Praktycznie wszystkie te poziomy mówią o jednym i o tym samym: tym, jak zbudowany jest człowiek i jak powinien się rozwijać. Także polecam to po prostu przestudiować, uczyć się i dowiadywać, jakie są różne perspektywy na to, jak żyją ludzie, i samemu wziąć odpowiedzialność za życie i zastanowić się, co ja chcę zrobić z tym życiem. Ja na imię Damiano, dzięki Wam wszystkim serdeczne tutaj że ze mną jesteście w przyszłości prawdopodobnie zrobię live'a jeszcze trochę będzie tych pytań będzie trochę czasu to sobie poopowiadamy co nieco także także tak jeszcze raz dzięki, trzymajcie się ciepło, dajcie łapy w górze piszcie pozytywne przemyślenki, udostępnijcie proszę ten film na Facebooku jeżeli chcecie wesprzeć projekt Venture Self, na dole są linki możecie to zrobić poprzez PayPal albo Patronite albo zakup któregoś z moich kursów. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego elo, buźka.